Witam was serdecznie w kolejnym odcinku drogiego Grand Championa. Już losuję auto. Ty, do minusa dało, ale jaja. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek da dobre auto, ale jak widzicie, na minusik jest grany. Rozciągam czapki i idziemy do meczu. No, na start mamy Diament 2, Dywizja 3. Gramy pierwszy mecz z panem Pawłem. Standardowo chyba będą 4 gierki w odcinku. Pozdrawiam Boguszeksa oraz całą jego rodzinę. A teraz już idziemy do pierwszego spotkania. Tutaj, jak widzicie, groźni przeciwnicy. Znowu, kurde, była lekka przerwa, odkąd nagrywałem ostatniego streama, to znaczy ostatni raz grałem na klawie, na streamku. Zobaczymy, jak nam będzie szło. Mam nadzieję, że się uda wbić czempiona. Fajnie by było. Też były różne zdania. Kopnijmy go, dobra, nie kopnę go. A, jeszcze, jak nie zapomnę, to na początku wam pokażę na ekranie. Dobrze, że jest pan Paweł i to strzela. Ale jeżeli nie zapomnę, to pokażę wam na ekranie, jakie zagrania mogę wykonywać. Generalnie, no już raczej... praktycznie wszystko, co jestem w stanie na klawiaturze, więc nie muszę się ograniczać. O, Tunio się pokazał na czacie, ale my tutaj komentujemy odcinek, więc jak tylko spojrzałem. No i co? Dobra, mam nadzieję, że z panem Pawłem pójdzie dobrze. Pan Paweł był zresztą na odcinku na głównym kanale z Wyjadek vs. Widzowie, z tego co kojarzę, do tego możecie go znać. Okej. Tutaj będzie wylew. Dokładnie, już to widać było z kilometra i strzelamy na 2 do 0. Zobaczymy, jak się uda wbić czempiona, mając może zagrane na klawiaturze z 8 godzin na oko na ten moment, to powiem wam, że naprawdę nie macie wymówek. Siema Zamik. No, to wtedy nie macie wymówek, jak mając 8 godzin uda się wbić czempiona, to no mercy będzie. A jak się uda wbić grand czempiona potem, to już w ogóle by było, ale w to już wątpię. Ale tam wracając są zdania podzielone, ale tutaj wylot Pawła. W ogóle jeden i drugi gra do minusem. Niesamowite, że mistery wylosował do minusa. Ale wracając, to są zdania podzielone, czy po pierwszej porażce dalej cisnąć na klawie, czy dalej cisnąć na padzie. Czy po prostu na przykład na głównym kanale cisnąć na padzie, a tutaj na klawie. No i to zobaczymy. Możecie też na czacie teraz napisać, to sobie zerknę. Co o tym sądzicie? Dobra, ja wywalę piłkę. A, tutaj trochę byłem spóźniony, ale chciałem podlecieć. Przeciwnicy dziwne rzeczy robią. A, pan Paweł bardzo ładnie. Pan Paweł, z tego co patrzyłem, ma Diament 2, Dywizja 4. Także, no, nawet minimalnie wyżej od nas. Ale pozdrawiam Pyrka oraz Golencjusza. No, pozdrawiam. Okej, okay. Nie, no pan Paweł bardzo fajnie pyka. Coś mi to śmierdzi, ten pan Paweł, że ten diament to chyba jakiś spadek farmy ostatnio był i teraz odzyskuje. Ale nie, no naprawdę fajnie gra. Tak jak w ostatnim odcinku narzekałem cały czas. Generalnie ostatnio coś dużo narzekam. To na razie nie mogę. Na razie nie mogę ponarzekać sobie. Szkoda. To znaczy szkoda, no. Nie, takie szkoda. Przyjmuję piłę. Ja podskoczę, żeby go przebić tylko. Zawróćmy na drifcie, bo inaczej nie potrafi jeszcze. Dobre wybicie. Pan Paweł chyba się przestraszył albo zrobił misclick. Ciężko powiedzieć. No, tu pasy kuruje. Wybijamy piłę. A ktoś jeszcze pisał w ogóle, bo czytałem komentarze. Ktoś mi dzisiaj akurat zostawił komentarz pod poprzednim odcinkiem z drogi do DC i mi napisał coś takiego, że jak chcę wbić czempiona, to już muszę się nauczyć bronić. Ale jak się umiecie ustawiać w dobrym miejscu, to tak naprawdę nie musicie umieć nic bronić poza tym. Nie potrzebuję nawet wyskakiwać zbytnio... No tylko poskok do góry tak naprawdę wystarczy i nic więcej nie potrzebuję do obronienia prawie każdego strzału tutaj. Wystarczy nie dopuścić do groźnej sytuacji. Oj, pan Paweł ładnie ładuje. Nie no, naprawdę, elegancko. Aż napiszmy mu na ładny strzał tutaj. A ja podziękuję w międzyczasie Patrioto Polski za followa, dzięki wielkie. No, miss. O dobra, chyba źle przeliterował fake pan Paweł. I wygrywamy pierwsze spotkanie. O, jeszcze tutaj są pozdrowienia dla Salokina i Monte. Może nie zapomnę i tego nie wytnę. No i co, spotkanie numer 2. Kempek szef w naszej drużynie. Chyba Diament 1, Dywizja 1, więc mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Co by było przegrać? W przeciwnym teamie już ktoś ma nagrodę za diamenta nabitą. No i zobaczymy, jak pójdzie. Mam nadzieję, że będzie pozytywnie. Fajnie, że po to nie skoczył Kempex, bo pewnie by było wywalenie się. Też kolejny teammate grający do minusem. Dzisiaj chyba do minusowy dzień. Na to się zapowiada. Fajna wrzutka.
Ja poczekam, aż on to mi poda. Takie przypadkowe kopnięcie zaowocuje zaraz bramką. Nie no, nie chciałem tego tak podbijać, muszę się przyznać, ale oczywiście nikt na serwerze nie musi o tym wiedzieć, że to nie było planowane. Nie no, elegancko, tak jak chciałem. Żartowałem z tym brakiem planu. Okej. Kempex nadjeżdża. No ale zobaczcie, jedno takie właściwie przypadkowe zagranie, już jest bramka. No ale w sumie tutaj chyba ważniejsze jest to, żeby głupio nie tracić. Okej. Ja się cofnę na długi słupek, też zawsze się cofajcie, tak żeby tutaj zabezpieczać. To jest najbezpieczniejsza pozycja właściwie. Dalej sobie tu czekam. I wywalam. Oni z tym nie powinni zbyt dużo zrobić. O, dobra, dośrodkowali mi piłę. I podali do Kempexa właściwie. Dobra, nadciągaj Kempexie. Ostatnio w ogóle nie wiem, podczas streama pomyliłem, przeczytałem, a dobra, nie będę o tym już wspominał, bo wiocha, ale wiecie, kto oglądał, ten oglądał. Co się stało, co ja pomyliłem, jak Tuchet. Dobra, proszę, biję lekko piłkę. Trochę to słabo zrobiłem i zniszczyli naszego teammate'a, ale nie zakończy się to raczej źle. Dobra, Kempex nadjeżdża, ja się cofnę. On się powinien wywalić, dokładnie. Dobra, i strzelamy na 2 do 0. Idzie łatwo. Nie no, naprawdę, ja nie wiem, za każdym razem jak to odpalam, myślę sobie, już zaraz przegram meczek. Przecież na klawie nie ma szans, że mając 8 godzin będę wbijał czempiona, ale za każdym razem potem patrzę, co tu się dzieje i jednak nie jest tak ciężko, no. Dobra, kopnijmy piłę jeszcze. Kempex. Bardzo fajnie, że tego nie kopnął w ścianę, bo tylko by wystawił na kontrę, a w ten sposób... I tak by z tego nie strzelił, bo był zbyt mały kąt. Czy tam zbyt... No tak, zbyt mały kąt, dokładnie. A dzięki temu nie sprawił, że będzie kontratak. Tutaj... No jakbyś nam zostawił piłkę, to bym to wywalił. Fajnie, ale powiedzmy, że nie podjeżdżają, więc... Masz celową akcję. Nie no, naprawdę leci jak przecinek. Czyje wylew. Dobra, mam tyle czasu, strasznie dużo czasu tu każdy zostawia. To też jest taka rzecz, co na wyższych rangach jest niedopuszczalna. Kempex od narożnika. Ja sobie bezpiecznie cofnę. Misklik, ale powiedzmy, że nie stracimy, czy stracimy? Dobra, moja wina, dośrodkowałem trochę. Trochę dośrodkowałem, ale zrobiłem backflipa zamiast podwójnego podskoku. I to jest też przewaga tego. To znaczy nie jest to może przewaga pada, ale na padzie możecie jednocześnie na przykład pochylać swój pojazd i na przykład jechać do tyłu, albo trzymać po prostu pochylenie. A tutaj, jeżeli podskakujecie, to musicie to wszystko puszczać, bo nie ma tak, że wychylicie trochę mniej drążek i będzie inne zagranie, tylko musicie puścić całkowicie. I to jest ciężkie do przyzwyczajenia się. No za często tego nie robię, ale to jest na pewno przewaga kontrolera nad klawiaturą. Dobra, nie skaczę po to. Tu na chillku sobie blokowałem, jakby uderzył w bramkę. Ten to wrzuca, ale to jest całkowicie bezpieczne. Kopnę mocno, może będzie w bramę. Teraz wrzutka. Kempex, gdzie on jedzie? Nie no, w sensie to było turbo niebezpieczne. Akurat teraz nic się nie stało, ale Kempex tam pojechał. Tak, o, po boosta pod bramką przeciwników, dzięki temu, czemu był całkowicie poza akcją, jakby coś się złego stało. Generalnie nie mógł nic pozytywnego wnieść, bo nie mógł strzelić, dobić piłki. A jakby się kontra wydarzyła, to też by zupełnie nie mógł bronić. Także to był poważny, strasznie błąd. Nigdy tak nie wyjeżdżajcie. Okej. Mamy czas. Ja pomyliłem znowu boosta z podskokiem, ale niech będzie. Kempex za długo poczekał i tracimy bramkę. Generalnie mógł to najlepiej jak piłka dotyka ziemi to podjechać. No strasznie długo się zabierał, tutaj zahamował i wyskoczył właściwie. Nie musiał wylatywać, jakby wcześniej podjechał do piłki, to mógłby ją na ziemi dorwać. A tak to poczekał, aż się mocno odbije i go przeskoczyła, przez co bramka została stracona. Mam nadzieję, że nie wyskoczy za tym. Proszę, nie skacz. Dobra, nie wyskoczył, idealnie. Chociaż wrzutka, dobra. Zostaw mi to. Nie przez środek, bo jeszcze by to zaraz challenge'owali, byśmy stracili gola. A tego nie chcemy. Ja sobie przebiję. Kempex ładnie. Aj, jakbym był trochę szybszy. Dobra, Kempex nadciąga.
I ładny strzał. Nie no, bardzo ładnie. Generalnie no tutaj już ludzie trafiają w piłkę. Jesteśmy na diamencie 2, dywizja wysoka. Więc ludzie, zresztą Kempex to diament 1, dywizja pierwsza, więc nie możemy mówić, że to jest jakiś już pod czempionem. Ale ludzie po prostu trafiają w piłkę, więc tylko jest to kwestia takiej jakby ustawiania się, lepszego podejmowania decyzji. Dobra, wychodzimy na większe prowadzenie. Dobry kick-off i znowu jest to samo. Tutaj ludzie nie zwracają uwagi na to, że na najwyższej randze on by wiedział, że nie zdąży przede mną, więc po prostu by się cofnął do bramki i ustawił w bramce i to czekał na to, aż oddam strzał i bronił. A tutaj nie obliczył tego, albo po prostu nawet nie zauważył, że ja jestem. I mimo tego, że byłem oczywiście dużo bliżej do piłki, on dalej do niej podjechał. No i widzieliście, jak to się zakończyło. A tutaj próba ataku z powietrza jeszcze udało się zablokować. Dobra, wybijamy to. Nie będę odskakiwał. Tutaj strategiczny jakiś tam unik, wykopanie go. Niech wypierdziela. Kempex dorzuca piłkę. Wiecie co, ja tam nie podjeżdżam. Już 10 sekund do końca, dwie przewagi. Ja sobie poasekuruję z tyłu i będzie zaraz wygrana. Dobra, może już nawet strzelić bramę. Nic się nie stało. Dobra, wygrywamy kolejne spotkanie. To oczywiście GG. O, jeszcze tutaj Kempex pozdrawia Tyszkę XD. Dobra, gra numer 3 na mojej znienawidzonej mapie. Zawsze to muszę podkreślić. W naszym teamie jest Król Gór. No tutaj powinienem bezproblemowo to wybić zaraz. Król Gór lekko spanikował. Dobra, strzelamy. Nie, nie strzelamy. Nienawidzę tego, że nie potrafię wycelować na klawiaturze. Ale Król Gór za to wykańcza, ja chciałem mieć asystę. No, dokładnie, dostałem asystę elegancko. Król Gór tutaj się chwalił, że kupił oczywiście tutaj Jeepa z kodem EDEK, dlatego tutaj warto wspomnieć. Bez paniki. Nie no, bez paniki, elegancko. Dobra, nadciągaj, królu. Jak to brzmi. Okej. Wiecie co, ja go sobie spróbuję... Chciałem go zniszczyć, ale dziwnie podskoczył. Kopniemy w bramkę i jest 2 do 0. Takie soczyste uderzenie. A właśnie, bo dużo osób pyta, dlaczego na przykład jak wy kopiecie piłkę, to ta piłka leci zdecydowanie wolniej niż jak ja kopię, czy coś takiego. Leci zdecydowanie lżej. No więc kopiąc piłkę, skupcie się na to, żeby kopnąć jak najlepiej chwilę po zderzeniu się piłki z ziemią. Jak już skozuje, nie przed tym jak piłka spadnie, tylko jak już uderzy w ziemię, bo wtedy tak jakby nie musicie działać przeciwko grawitacji. Macie taką dodatkowy boost do siły. No i te strzały są zdecydowanie mocniejsze. Dobra. Tutaj bezproblemowo sobie obronimy. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale Król Gór chyba nabijał przeciwnika. Ja sobie stanę w bramie. Nie dam się mu zniszczyć. I lecimy z kontratakiem. Powiedzmy, że lecimy. To chyba lekkie nadużycie powiedzieć, że lecimy w tej sytuacji, ale... Ale okej. Król Gór trochę dziwnie wyjechał. W zasadzie jakby SNZ tylko uderzył w bramkę, to byśmy stracili gola. No to jest właśnie to takie ustawianie się na długim słupku. Polecam się ustawiać na długim słupku i tyle w temacie. Dobra. Nie podoba mi się, bo strasznie szybko ten SNZ jeździ. Jakiś taki śmierdziel to jest. Nie podoba mi się typek. Śmierdzi mi smurfem, gościu, bo jakoś, albo po prostu jakiś bullchaser, co? Tylko na freeplayu grał. Bo naprawdę gościu mi cuchnie, no jak widzicie, strzelił właśnie bramkę. Ale jest, no jest taki podejrzany, no. Nie powiem, że nie, możecie sprawdzić mi tutaj w międzyczasie na streamku. Na jego trackera, czy to jest pierwsze konto na pewno. Czy nie będziemy musieli odpalić jakichś niesamowitych zdolności. Bo ten SNZ, no coś mi tu capi. Tak prawdę mówiąc. Okej. Dobra, nadciągamy. Król Gór wyjeżdża. Dobra, strzelimy zaraz bramy, coś czuję. Wypad typie. Dobra, nie strzelimy. On bardzo słabo zagra, nie no. Dobra, czekajcie, bo Król Gór troszeczkę już pod sam koniec akcji zauważa mnie i się cofa. Natomiast strasznie skraca swojego drużynowego, czyli w tej sytuacji mnie. W tym meczu akurat mnie. No i to jest też takie straszne spowolnienie akcji, ale udało się strzelić na 3 do 1. Ty masz 20 lat, wiem, że ciężko w to uwierzyć, że jestem taki młody, ale tak. Mam 20 lat. Dokładnie. Okej.
No i dobra, Król Gór na pierwszy rzut oka generalnie wszystko robi w miarę spoko. Poza tym, że faktycznie mocno skraca mnie. Czyli przypuszczam, że swoich innych teammateów również. Tamci odjechali bardzo daleko, więc można spokojnie ich minąć. Wywalili się w dwójkę, ja kopnę piłkę z powrotem mocno. No i 4-1, nie no, Dominus? Fajnie, że tego Dominusa wylosowało, bo można fajnie sobie kopać w piłeczkę. Myślę, że takim innym skarabem czy gizmem fajne strzały by nie się dały, a tutaj elegancko leci. Dobra. Nie no, ten SNZ tak gadałem, ale diamenty w sumie mechanicznie już niektóre są naprawdę zaawansowane. Widzimy, on tam trafia wszystko w powietrzu, na ściance, ale jeździ jak pajac, no i tak to się zwykle kończy. Że właściwie umiejąc robić takie zagrania, w miarę szybko grając, ma taką rangę i faktycznie rzeczywiście nie zasługuje na lepszą. No. No i widzicie, 5-1, tam naprawdę przez chwilę myślałem, że to może być smurf, ale już opuszczają spotkanie, więc jest naprawdę bardzo fajnie. Udało się wygrać kolejny meczyk, tutaj GG. Jak chcecie, to możecie też w trakcie, jak ja szukam meczu, też szukać meczu, to może nas traficie. No i co, ostatni meczyk w odcinku. W naszym teamie jest Patriota Polski. Zobaczymy, jak pójdzie. No i tracimy gola, lekki wlewik był, ale oczywiście nic się nie stało. Zobaczmy, z czego to wynikło. Dobra, w sumie mogłem nie skipować powtórki i dać jakąś radę tam, ale nie zwróciłem uwagi i skipnąłem, no i niestety nie będzie rady. Dobra, polecę na przestraszenie gościa. W naszym teamie jest Diament 3. Już mamy właśnie, pewnie w przeciwnym teamie też są Diamenty 3. Nawet ktoś tu wygrał trzykrotnie turniej na czempionie. Więc powiedzmy, że poziom minimalnie wyższy. Ale dalej takie proste zagrania jak to. Bo te, no, po prostu załatwiają całą defensywę. Gdzie ja tu nic nie zrobiłem w zasadzie. Dotknąłem piłkę do prawej. To tyle. Okej. Dobra, ciśniemy. Wywalę tę piłkę i się cofnę. Patriota wybierze boosta, to ja się jednak nie cofam, tylko pozbieram tutaj. Kopnę piłę. Dobra, zostawię to. Na padzie bym strzelił. Tutaj niestety nie umiem być taki zwinny. Ale zapewne diamenty też by tego nie zdążyły, więc oczywiście nic nie szkodzi. Niech sobie poleci, ja wykopię piłkę. Fajnie jakby do tego skoczył, o właśnie. Bo się wywalili w dwójkę. Podamy do Patrioty. Dobra, podajmy piłę. Trochę słabe podanie, ale no cóż. Zbieramy boosta. Patriota to ładnie podbija. Może dorzuci? Dobra. I mamy piłeczkę. Oddana za friko. I się wywalili, dobra, idealnie. Jak to dobrze kopnę? Jakbym to dobrze kopnął, to by była brama, ale nie potrafię tego dobrze kopać. Patriota nadjeżdża. Ładnie wykopał. I tutaj, dobra, wywalę po prostu mocno, może Patriota jeszcze podleci. Bardzo ładne uderzenie. No i to tyle, więcej do dodania chyba nie mam. Zagramy sobie tam jakoś, żeby kupić czas. Nie mam kontroli nad autem, to nie będę próbował dryblować. Witamy pana Kreta, witamy Mister Kreta. Okej, tutaj standardowy odcinek nagrywany. Oj. Dobra. Fake? Nie pykło, proszę cię, obroń to! Dobrze, sami to wybili! Jakby on tego nie dotykał, to by chyba była brama, ale przez to, że tutaj każdy próbuje latać, to sobie sami wybijają. Niesamowite to jest. I po co jest umiejętność latania, jak potem tylko się wybija swoje strzały? Jak widzicie. O nie, to było bez sensu, strasznie. No takich piłek jak teraz Patriota poleciał, nie latajcie. Kopnął w narożnik, zmarnował boosta i w zasadzie zrobił, że ta piłka była w tym samym miejscu co przed strzałem, tylko że on był wywalony i bez boosta. To była jedyna różnica przed i po. Dobra, dorzucę piłkę na Patrioty. Strzał nie wyszedł, ale tutaj oczywiście nie damy się skontrować. Zagramy jakoś tam w miarę mądrze. Proszę, dobra, udało się wybić. Dobra, poczekam tutaj. Znowu wybijamy. Przydałoby się do tego podlecieć. No i tracimy gola. No trochę problemy są w ustawieniu drużynowym, ale myślę, że zaraz to będzie nadrobione. To jest lekka panika. No i przycisnęli, no. Nie będę już tutaj dużo mówił, bo
Żebyśmy nie przegrali, no słabo by było przegrać, ja nie powiem, że nie. Ostatni mecz w odcinku. No, że będzie dobite, to zaraz. Ja się na wszelki wypadek cofnę. Patriota powinien do tego podjechać. Znowu taka wrzutka to jest bardziej niż wybicie. Ale powiedzmy, że działa. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jakbym... Ale mnie denerwuje ta klawiatura. To skręcanie tutaj jest takie niedokładne, jak nie macie wprawy. Ale dobra. Seria bez mechanik to seria bez mechanik. Tutaj znowu ja miałem dużo lepsze wybicie i mogłem to zagrać już na kontrę. Patriota mi to trochę zabrał, ale już przeżyjemy. Teraz liczymy, że on nie trafi. Dokładnie. Ten też nie trafia. Fajnie by było to szybko skontrować. I tak się też dzieje? Dobra, jakimś cudem zrobiłem flika w miarę mocnego. Więc, no, ja się tam cieszę, że wyszedł. Prawdę mówiąc, znowu pomyliłem klawisze i z tego to się stało, ale nie mogę narzekać, nie mogę narzekać. Chyba mój najlepszy flik na klawi to tylko... I pozdrawiam Skula, dobra, tutaj pozdrowienie jeszcze dla Skula od Patrioty. O nie, ale pozdrowienia to są, jeździ się na kick-offa, nie pisze. Dobra, tu nie pozdrawiamy Skula jednak za tego kick-offa. Żartuję. Ale nie ma. No. Także tak to leci. Ciśniemy dalej. Tutaj zblokujemy piłę. Zbiorę przyspieszenie, się na pełnej cofam. On tego nie trafia, więc jest całkiem dobrze. W sobie cofają piłkę, ładnie pogrywają. Nie mogę powiedzieć, że nie, ale znowu wylecieli w dwójkę, więc mamy potencjał na kontrę. Dałem się zniszczyć. No nie, no i znowu to samo. Za dużo czasu zostało zostawionego potem. Zobaczmy replay tym razem. Tutaj w tym momencie, jak on zawracał, to nie mógł nic zrobić. Nie można było go po prostu dojechać, ale... No, nie był dojechany. Da się ukryć, że nie był dojechany. Wolny kick-off na szczęście. Nie strzelili bezpośrednio. I znowu panika. Czekajcie, zobaczmy jeszcze, żeby padł. Nie, no zaraz chyba padł, wlatuje, no. Co? Co? No tutaj, no taki wyjazd. Wiecie co? Walić, przegrałem. Wchodzimy na pada. Zaskoczymy przeciwników. Nie ma, że ustawka. Może wygramy. Nadrobimy w tym meczyku, jak wygramy ten meczyk, już mało kto ogląda w tej minucie, to następny też tak dalej gramy na klawie. Następny też gram na klawie, jak to się uda nadrobić. Oczywiście jest jak jest, nie powiem, że nie jest jak jest. Ciśniemy ich. Ciśniemy tych dziadów. Nie będzie przegranej u mnie na odcinku. Gincie. Dobra. Patriota, ciśniesz. Dobra, muszę się już oswajać z tym padem, bo zaraz serio będzie porażka i to się skończy. Dobra, wywalmy. Fajnie by było to szybko skontrować w miarę. Dajesz, Patriota, ciśniesz. Dobra, git. Dobra, jeszcze jedna. Ciśniemy, na klawie, oczywiście cały czas na klawie jestem. Totalnie nie zmieniłem przy 5-2. One more. Dobra, jedziemy. Jedziemy, panowie. Pełna jazda. Nagły skok umiejętności. Jaki rip? Ciśniemy. Dobra, kick-off nie, może nie pomyśli. Ale oczywiście się nie poddajemy. Proszę, piłko, nie spadaj. Jest, podbita. Dajesz, Patriota. Do góry. Dobra, to teraz już można przejść na pada. Okej, to w każdym razie to by było na tyle w tym odcinku. No próbowałem odratować. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do następnego.